Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie i gorąco. Z tej strony Rafał. Mam dzisiaj przyjemność Wam zaprezentować grę, która już była kiedyś pod inną nazwą, mianowicie Pokolenia. Tym razem gra nazywa się Kroniki, ale wersja Big Box, czyli zebrano tutaj wszystkie dodatki, które wyszły. Dodatkowo wprowadzono nowe, wszystko zamknięte w tym wielkim, ciężkim pudle pod nazwą właśnie Kroniki Big Box, a za tym wszystkim stoi Egert Spiele, a w Polsce wydało grę Rebel, któremu dziękujemy za przekazanie gry do recenzji. Także szybciutko do stołu, zobaczcie, pokażę Wam o co chodzi w grze, pokażę Wam jakie występują dodatki, no i za chwilę Wam powiem, czy warto mieć tego Big Boxa u siebie na półce. Moi drodzy, jesteśmy przy stole, więc omówię Wam teraz zasady gry. Na początku przyjrzymy się wariantowi podstawowemu, później omówię Wam poszczególne dodatki, które wchodzą w grze Big Box. Mianowicie, moi drodzy, co tutaj mamy? No jak widzicie, mamy miasteczko, w którym mamy przeróżne lokacje, do których będziemy sobie się chodzili. Mamy również opcję podróży, gdzie gracz będzie mógł wysyłać swoich mieszkańców na podróż, żeby zwiedzali inne miejscowości. Na początku każdy z graczy dostanie swoją planszetkę. Bierze odpowiednie komponenty, bierze mieszkańców o wartości 1 i umieszcza ich tutaj na swojej planszetce gospodarstwa. Pozostałych mieszkańców trzymamy w puli ogólnej. Każdy z graczy otrzyma jedną monetę na start, dyski, które będzie zaznaczał za odwiedzone miasta, oraz taką klepsydrę, która będzie odmierzała mu czas. Za chwilę Wam o tym powiem. Wyznaczamy pierwszego gracza, bierze on znacznik pierwszego gracza. No i komponenty takie jak worki, znaczniki wpływów, monety, towary umieszczamy w pobliżu. Bierzemy też również taką kartę konfiguracji w zależności od graczy, ilości graczy, od dodatku. Bierzemy odpowiednią taką kartę, która będzie nam mówiła, ile kosteczek należy wrzucić do woreczka, i takie kosteczki właśnie wrzucamy do takiego zielonego woreczka. Następnie będziemy losowali co rundę odpowiednie ilość kosteczek i umieszczali na odpowiednie lokalizacje. Mamy targowisko, mamy rzemiosło, mamy kościół, mamy ratusz, mamy żniwa, mamy powiększenie rodziny, mamy również podróż. Obok umieszczamy kronikę. Jeżeli gramy w mniej osób niż 5, musimy zablokować odpowiednie miejsca nieużywanymi ludzikami. Robimy to w ten oto sposób. Również na cmentarzu, też w zależności od ilości osób, umieszczamy już zablokowane miejsca, żeby tylko odpowiednia ilość takich graczy była. No i tak naprawdę gracz umieszcza swoje znaczniki na torze punktacji i możemy rozpocząć rozgrywkę. Na czym polega gra? Gracze będą wykonywali rundy aż do momentu, kiedy nastąpi koniec. O końcu za chwilę Wam powiem. I na początku każdej rundy gracze, tak jak mówiłem, będą wrzucali do woreczka zielonego odpowiednią liczbę kosteczek i losowali je, umieszczając też odpowiednią liczbę kosteczek od ilości graczy na odpowiednie pole. I następnie, zaczynając od gracza, który graczem jest pierwszym, będzie wykonywał akcję poprzez zabranie kosteczki z jakiegoś pola i wykonywanie tam akcji. Czyli gracz na przykład bierze sobie taką kosteczkę, umieszcza ją tutaj do siebie i wykonuje akcję związaną właśnie z tą lokacją. No i dobra, jakie tu gracz ma lokacje? Na początku przyjrzymy się żniwom. Gracz może wykonać żniwa, kiedy ma przynajmniej w swoim gospodarstwie jednego mieszkańca. Jeżeli tak, to bierze taką kosteczkę, jeżeli są dostępne, i otrzymuje odpowiednią ilość worków ze zbożem. Jeżeli ma tylko i wyłącznie samych mieszkańców, bierze dwa worki i umieszcza je tutaj na swoją planszetkę gospodarstwa. Jak widzicie, gracz maksymalnie może mieć 5 worków zboża, nie więcej, więc pozostały nadmiar musi odrzucić. Gracz podczas gry będzie mógł zdobywać przeróżne przedmioty, woły i konie, które pozwolą mu zwiększyć takie żniwa. Jeżeli gracz będzie posiadał u siebie w gospodarstwie konia i pług, zwiększy swoją produkcję zboża o 1. A jeżeli zamiast konia miałby wół, to wtedy gracz zwiększa o 2, czyli może wziąć sobie aż 4. Jak zdobywamy te znaczniki? Poprzez akcję rzemiosła. Gracz tutaj, kiedy wykonuje tę akcję, bierze znacznik
i wykonuje akcję. Gracz może tutaj wykonać akcję na dwa sposoby. Albo poprzez stracenie czasu, ewentualnie z użyciem zasobów, użytkowników wpływów. I mamy tak na przykład tutaj budynek. Jeżeli chcemy użyć taki budynek z czasem, no to wtedy musimy umieścić na tym budynku naszego mieszkańca. To informuje nas drzewo przy każdym budynku, ile nasz kosztuje czasu umieszczenie takiego ludzika. Umieszczamy go z naszego gospodarstwa i przesuwamy czas o odpowiednią liczbę pól. O tym czasie za chwilę Wam powiem. Następnie gracz może ponownie użyć czasu, aby wyprodukować dany produkt. I znów używa odpowiedniej liczby czasu, jeżeli ma tutaj tego ludzika, i bierze na przykład w tym wypadku papirus. Gracz może zamiast używać czasu, może użyć znaczników wpływów i tutaj już gracz nie musi mieć tutaj ludzika, po prostu odrzuca odpowiedni znacznik wpływów. W tym wypadku mógłby odrzucić różowy, gdyby miał, i zdobyć ten sam produkt. Czyli na przykład gracz mógłby wziąć ten różowy akurat, który pozwala graczowi wykonać akcję, i ponownie go użyć, odrzucając do puli ogólnej i wykonać akcję. I gracze mogą to, tak jak mówię, pozyskiwać pług, wóz, konie, woły, ale jest też specjalny młyn, który tutaj gracze nie umieszczają ludzików, ale odrzucają dwa worki zboża i dwa czasu, aby otrzymać dwie monety. Monety to są takie jokery, które będziemy używać jako zamienniki. Możemy je użyć jako dowolny znacznik wpływu, ale też będzie on nam przydatny podczas przesuwania się w kościele. Za chwilę Wam o tym oczywiście też powiem. Dobra, mamy również akcję powiększenie rodziny. Powiększenie rodziny polega na tym, że gracz będzie mógł dobrać kolejnego mieszkańca z puli ogólnej i dołożyć tutaj do swojego o najmniejszej wartości, czyli zawsze bierzemy wtedy dwójkę, później jeżeli wszystkie dwójki zeszły, bierzemy trójki i tak dalej. Albo ściągnąć jakiegoś ludzika z planszy, jakiego ma, czyli zamiast brać z tego, gracz może z powrotem sobie do gospodarstwa sprowadzić tego mieszkańca. Gracz będzie kolejną akcję, jaką mógł wykonać, to targowisko. Targowisko, kiedy któryś z graczy to uruchamia dzień targowy, i tutaj wszyscy gracze będą mogli tutaj sprzedawać klientom, którzy znajdują się w tych oto niebieskich ramkach. Ci, którzy są brązowych, są w poczekalni, przyjdą dopiero w kolejnym czasie. Gracz, który zainicjował dzień targowy, oczywiście im więcej graczy będzie, tym więcej takich dni targowych może nastąpić. W rozgrywce dwuosobowej, widzicie, jest jedna kosteczka, więc możemy to zrobić raz, ale za chwilę powiem, jest specjalna opcja, która może to zrobić kolejny raz. I gracz, który to aktywował, może teraz sprzedać odpowiednie towary, które potrzebuje dany klient. W tym wypadku na przykład ten potrzebuje jeden worek zboża i pług. Gracz oddaje takie zasoby do puli ogólnej i zabiera tego klienta, trzyma go w pobliżu, będzie miał punkty na koniec gry. Teraz gracze zgodnie z kolejnością pozostali będą mogli również obsłużyć klienta. Niemniej jednak teraz gracze będą musieli zapłacić jedną zieloną kosteczkę i jeden czas, aby móc obsłużyć klienta. Kiedy kolej przejdzie przez wszystkich graczy i są jeszcze dostępni klienci, to gracz, który zainicjował, może ponownie sprzedawać towary, ale również wtedy musi zapłacić zieloną kosteczkę i jedną klepsydrę. Gracz może również udać się do ratusza. Wykonując akcję w ratuszu, gracz umieszcza swojego członka rodziny na pierwszym etapie i płaci dwie kosteczki albo papier. I płaci jeden czas i umieszcza tutaj swojego ludzika. Z czasem, kiedy gracz będzie ponownie wykonywał taką akcję, będzie przesuwał takiego mieszkańca w prawą stronę, co spowoduje, że na koniec gry, jeżeli taki mieszkaniec będzie stał na odpowiednim polu, otrzyma punkty, ale będzie również otrzymywał coraz to lepsze profity. Może otrzymać dwie dowolne kosteczki, może otrzymać dowolny towar, ewentualnie oddać monetę i otrzymać 3 punkty, jeżeli znajdzie się na ostatnim polu. Dalej mamy podróż. Gracz może podróżować, czyli wysłać swojego członka rodziny do podróży, czyli klasycznie zabieramy kosteczkę
i wykonujemy akcję. Jak zauważyliście, są kolorowe kosteczki. One kosteczki, jak widzicie, przydają się do wykonywania różnych akcji, ale mamy też czarną kosteczkę, już zaraz Wam powiem, o co chodzi. Mianowicie, kiedy gracz bierze taką czarną kosteczkę, to jest kosteczka zarazy. Tą kosteczkę nie bierze je do siebie, do gospodarstwa, ale odkłada i przez to gracz traci dwa czasu, czyli jest to taki dosyć słaba opcja, ale jednak warto w tej grze umierać, ponieważ będziemy też za to utrzymywali punkt. No i dobrze, na czym polega? Wróćmy do akcji podróży. Akcja podróży to gra, to akcja, która pozwala graczowi podróżować po miastach i umieszczać tam swoje dyski. Gracz bierze swojego mieszkańca z gospodarstwa i jak widzicie, gracz na początku rusza z mostu, może poruszyć się do jednego z tych dwóch miast i musi zapłacić ten koszt, który tu widnieje. Czyli odrzucić powóz, zapłacić dwie jednostki czasu i odrzucić w tym wypadku dwie różowe kosteczki. I porusza się on do tego miasta i zaznacza to swoim dyskiem, że odwiedził to miasto i otrzymuje bonus przypisany do tego miasta. Jak widzicie, gracz tu otrzymuje 3 punkty, rusza się to na torze punktacji. Mamy różne bonusy, możemy otrzymać kosteczki, możemy otrzymywać monety i gracz będzie mógł tym pionkiem sobie podróżować aż do śmierci. Śmierć nastąpi w momencie, kiedy graczowi ten znacznik klepsydy minie te pióro na jego tutaj torze. Wtedy gracz musi zdecydować, którego mieszkańca poświęci o najniższym numerze, czyli najstarszego. Gracz może poświęcić ludzika z planszy, ewentualnie z gospodarstwa. W zależności od tego, jakiego ludzika poświęca i jeżeli są jeszcze miejsca w kronice, może tam umieścić. Jeżeli gracz na przykład poświęcił ludzika z akcji rzemiosła i na polu w kronice rzemiosła są jeszcze wolne miejsce, to umieszcza on go w tej kronice, czyli gracz, mieszkaniec został zapamiętany w mieście i zapisany w kronikach. Jeżeli nie będzie miejsca dla takiego ludzika, umieszczamy go na pustym polu cmentarza. Mamy jeszcze jedną akcję, akcję kościoła. Ta akcja kościoła polega na tym, że kiedy gracz bierze kosteczkę, może użyć 3 czasu albo jedną brązową kosteczkę i wrzucić swojego ludzika z gospodarstwa do woreczka. Ten mieszkaniec tam zostaje do momentu wylosowania. Gracz może również wziąć kosteczkę i nie wykonywać akcji, po prostu chce zdobyć żeton wpływu. Gracz może, jeżeli są jeszcze jakieś kosteczki na polach akcji, ale do danej akcji nie ma przypisanej kosteczki, czyli przypuśćmy, dzień targowy został na przykład zainicjowany, czy na przykład podróż i tam nie ma kosteczki, to gracz może skorzystać z tej akcji, jeżeli na innych polach jeszcze leżą, jeżeli odrzuci 3 takie same kostki wpływów ze swojego gospodarstwa, wtedy gracz może wykonać dowolną akcję w ten sam sposób, co jakby zabrał kosteczkę. I gramy tak do momentu, kiedy wszystkie kostki z planszy zostaną zebrane. I tutaj wtedy przechodzimy do końca rundy, czyli przechodzimy do mszy. Msza polega na tym, że gracze będą teraz umieszczali swoich, tutaj losowali, ale też mogli tutaj zainicjonować opcję wyboru swojego ludzika z woreczka na tor kościoła. Gracz na początku, każdy z graczy po kolei może zdecydować, że zapłaci złotą monetę, aby z woreczka wyciągnąć swojego wybranego ludzika. Jeżeli gracz to zrobi, zabiera takiego ludzika z woreczka i umieszcza go na tym polu. Jeżeli gracz nie chce tego robić, będziemy tutaj losować. I teraz gracze będą musieli wylosować 4 komponenty, 4 ludzików. W środku mamy 4 takich mnichów, którzy będą blokowali nam to losowanie i gracze losują 4 rzeczy, chyba że już wcześniej zostało to wyciągnięte, więc do 4 może się udać, może się nie udać. Mnisi wracają zawsze z powrotem do woreczka, a osoby, które zostały wylosowane, mieszkańcy i są na tym etapie, mogą teraz gracze zapłacić odpowiednią liczbę worków zboża, aby poruszyć się o jedno bądź też o kilka miejsc w hierarchii tego kościoła. Gracze na koniec gry również będą otrzymywali punkty za każdą pozycję w kościele, ale również na koniec rundy gracz, który ma przewagę tutaj w kościele, będzie otrzymywał 2 punkty. Także tak to wygląda i gramy do momentu, kiedy zapełni się albo cmentarz,
albo wszystkie miejsca w kronice. Wtedy gra się kończy i gracze będą podliczali punkty. Punkty będziemy podliczali za klientów, których obsługiwaliśmy. Gracze otrzymują punkty za pozycję na torach, w ratuszu oraz w kościele, czyli za pionek, jeżeli znajduje się na odpowiednim polu, otrzymuje gracz odpowiednią liczbę punktów, czyli na przykład w tym miejscu gracz otrzyma 6 punktów. Gracze otrzymują punkty za umieszczone dyski tutaj na podróży, czyli im więcej tych dysków gracz umieścił, więcej miast odwiedził, tym więcej punktów otrzyma. I otrzymujemy również punkty za zapisane naszych mieszkańców w kronice. Gracz musi mieć przynajmniej 3 takich mieszkańców tej kronicy, aby otrzymać jakiekolwiek punkty. Jeżeli mamy tutaj 3 mieszkańców, otrzymamy 4 punkty, jeżeli 4 mieszkańców 7 punktów, jeżeli 5 mieszkańców 12 punktów. I gracze to sumują i gracz, który ma ich najwięcej, wygrywa. Tak wygląda gra podstawowa. Teraz postaram Wam się w pokrótce umówić, pokazać, jakie mamy dodatki w grze Kroniki Big Box. Pierwszym rozszerzeniem, którym chciałbym Wam pokazać, jest to karczmy. Gracze tutaj dzięki temu dostają nową planszetkę i nowe pole akcji, które kładziemy obok planszy i one będziemy tutaj gracze mogli wykonywać akcję rzemiosła, stworzyć piwo, ale również dzięki akcji karczmy będą mogli pozyskiwać mieszkańców. Tutaj będziemy umieszczali stosy mieszkańców. I gracze będą mogli pozyskiwać te karty, płacąc odpowiedni koszt. I te karty dają graczom albo efekty natychmiastowe, czyli gracz będzie mógł z nich korzystać podczas rozgrywki i będą dawały im bonusy podczas rozgrywki. Ewentualnie są karty, które dają graczowi dodatkowe punkty na koniec gry. Więc tutaj warto tych mieszkańców sobie zbierać. Także to taki chyba najprostszy dodatek, który dużo nie wprowadza. Oczywiście do gry wchodzą też nowi klienci, którzy będą potrzebowali piwa, których należy też wtasować. Kolejnym rozszerzeniem jest port. Wtedy musimy odwrócić naszą planszę na drugą stronę i widzicie, akcja podróży zmienia się całkowicie, czyli teraz będziemy nie podróżowali ludzikiem po miastach, a wysyłali swój statek na poszczególne wyspy. Dodatkowo gracz otrzymuje nowy komponent jak statek, w którym będzie mógł przewozić towary. Mamy również karty kapitanów. Na wyspach musimy umieścić odpowiednie towary, herbaty, skrzyń skarbu i kakao. To są nowe rzeczy, które będziemy mogli zdobywać. Pokrótce o co chodzi. Gracz dzięki wykonywaniu akcji podróży będzie mógł poruszyć statki. Może jeżeli jest w porcie, to wykonuje opcję wyruszenia w podróż morską. Zanim wyruszy w podróż morską, będzie musiał zatrudnić odpowiedniego kapitana. Jak widzicie, kapitanowie są o różnej wartości. Im droższy kapitan, tym będzie troszeczkę miał większej możliwości ruchu i tańsze ruchy. I gracz wtedy, kiedy zatrudni takiego kapitana, umieszcza go obok swojego statku. Gracz będzie mógł załadować na statek maksymalnie 3 różne towary. Mogą to być towary, może to być również ludzik, może to być worek zboża. To zależy od gracza, ale każdy musi być inny. No i gracz może to przewozić. Oczywiście może też zostawić sobie jakieś ładownie puste, aby zdobywać inne rzeczy. I gracz będzie się poruszał o odpowiednią liczbę pól. Pierwsze pole jest za darmo. Każdy kolejny ruch będzie kosztowało gracza tyle, ile ma opcji kapitan. W tym wypadku gracz musi zapłacić pomarańczową i różową kosteczkę, żeby poruszyć się o kolejne pole. Jak widzicie, również to nas kosztuje odpowiednią ilość czasu. Musimy się również poruszyć tutaj na naszą klepsydrą i w zależności od tego, gdzie gracz się zatrzyma, może różne akcje wykonać. Jeżeli gracz zatrzyma się przy wyspie, będzie mógł takie towary sprzedać, które przewozi za odpowiednią ilość punktów. Będzie mógł również umieścić takiego przewożonego mieszkańca w latarni. Kiedy stoi gracz w takiej latarni, to na koniec gry będzie otrzymywał punkty. Gracz będzie mógł pozyskiwać towary, tak jak kakao i herbatę, jeżeli ma puste miejsce w ładowni i później wrócić do portu, wyładować się i dzięki tym opcjom będzie mógł wykonywać nowe akcje na targowisku.
gdzie gracz będzie mógł właśnie sprzedawać te kakao i herbatę za naprawdę sporo punktów i za monety. Gracze mogą również pozyskiwać skarby. Te skarby będą gracze trzymali i będą mogli w dowolnym momencie odwrócić i wziąć odpowiednią liczbę monet. Gracz, kiedy ginie na morzu, zamiast umieszczać w kronice, jeżeli jeszcze jest miejsce, to umieszczamy takiego gracza w kronice. Jeżeli nie ma miejsca w kronice, to nie umieszczamy go do cmentarza, ale ma morski pochówek, czyli umieszczamy go na pierwszym wolnym polu i jeżeli jest bonus, to gracz otrzymuje też takie punkty. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o dodatek port. Kolejne rozszerzenie, jakie znajdziemy, to są zaślubiny, czyli dochodzi nam kolejna planszetka, którą kładziemy obok planszy również i dochodzą nam również dwa nowe pola akcji. Dochodzi nam pole akcji właśnie zaślubin i szmuglera. Akcja zaślubin polega na tym, że gracze będą mogli wysyłać tutaj do akcji ślubu swojego mieszkańca, umieszczając tutaj go w kolejce. Gracze będą sobie tutaj umieszczali w odpowiedni sposób. Na koniec rundy będzie msza i gracze będą mogli brać udział w ślubie, będą mogli brać udział w związków. Dwa najwyższe rango obok siebie ludziki, mieszkańcy będą brali ślub i gracze będą decydowali, do jakiego budynku się udać, czy do piekarni, czy do narzędziowni i gracze będą, którzy weszli do tego budynku, otrzymywali odpowiednie bonusy. Z czasem, kiedy będą wchodziły nowe małżeństwa, to te małżeństwa będą przechodziły do domków i będą gracze mogli wziąć nowego członka rodziny jako bonus. Po co nam jest ten chleb i po co nam są te narzędzia? Narzędzia będą nam przydatne, kiedy będziemy używali akcji rzemiosła. Dzięki temu gracze będą mogli tworzyć dwa towary zamiast jeden, odrzucając taki młotek. Chleb będzie nam potrzebny również do poruszania się na torze w kościele, czyli zamiast z worków z zbożem możemy użyć chleba, ale chleb będzie też takim specjalnym znacznikiem, kiedy gracz umieści pod swoim tutaj ludzikiem chleb, to będzie oznaczało to, że on jest o jeden wartości więcej, czyli jak tutaj położyliśmy jedynkę, to teraz będzie jakby był dwójeczką. Mamy również akcję szmuglera, który daje nam trzy opcje. Możemy sprzedawać właśnie zdobyte towary chleba bądź też narzędzi za odpowiednią liczbę punktów. Możemy sprzedać na przykład trzy młotki i otrzymać za każdy dwa punkty. Możemy sobie sprzedawać, teraz obsługiwać klientów, którzy są w kolejce oraz możemy płacąc czas otrzymać dwie różne kosteczki wpływów. I ostatnim takim mini dodatkiem w grze są to cele życiowe. Gracze będą otrzymywali dwa cele życiowe i będą starali się je realizować. Po prostu gracz musi posiadać odpowiednią ilość towarów, znaczników wpływów i tego typu rzeczy. Jeżeli spełni taki warunek, odkrywa taką kartę i otrzymuje tyle punktów. Także tak to się prezentuje. Jak naprawdę widzicie, jest tego sporo, także zapraszam Was teraz do mojego podsumowania. Moi drodzy, gra Kroniki Big Box. Tak jak mówiłem na wstępie, jest to odświeżona wersja gry pokolenia. Tutaj zebrano wszystko do jednego pudełka, gdzie mamy naprawdę wszystko wypchane po brzegi. Bardzo fajny insert, gdzie segreguje nam poszczególne elementy do każdego dodatku, co przyspiesza nam również przygotowanie gry. Naprawdę to wszystko wygląda bardzo dobrze. Jakościowo jest naprawdę super. Takie podwójne planszetki graczy, bardzo dobrej jakości elementy. No wszystko tutaj jest bardzo dobre, również instrukcje bardzo przejrzyste, z dużą ilością przykładów i naprawdę po przeczytaniu instrukcji naprawdę możemy zasiąść do rozgrywki. A rozgrywka, pomimo że gra ma już tyle lat na karku, naprawdę daje dużo satysfakcji. Ja bardzo ceniłem sobie grę pokolenia.
przez dłuższe czasy tej gry nie było dostępnej na rynku. Właśnie dzięki wydawnictwu Rebel mamy możliwość zagrania w tą grę, ale również z dodatkami i bardzo się z tego cieszę, ponieważ jak widzicie, coraz częściej zostają odświeżane gry, te starsze, żeby po prostu w nowej, lepszej formie pokazać tym nowym graczom, że kiedyś też robiono bardzo fajne planszówki. I taka właśnie jest też kronika. Kronika, jeżeli chodzi o wariant podstawowy, daje naprawdę sporo satysfakcji. Jest fajny temat, jeżeli chodzi właśnie o te dobre umieranie, czyli staramy się zapisać w kronikach miasta, żeby nasi członkowie rodu starali się umierać i zapisywać w kronikach. I staramy się to robić w najlepszy sposób, bo za to dostajemy punkty. Mamy ciekawą mechanikę tego upływu czasu właśnie. Mamy mechanikę pobierania tych kosteczek, co jest bardzo istotne, ponieważ gracze starają się też brać odpowiednie kosteczki wpływu, aby móc później je wykorzystać do wykonywania innych akcji. I każde kosteczki mają swoje przeznaczenie. Inne do podróży, inne na targowisko, inne do kościoła. I gracz stara się to fajnie zoptymalizować. I również te losowe rozmieszczanie kosteczek powoduje, że gra jest bardzo regrywalna, bo za każdym razem troszeczkę w inny sposób będziemy starali się rozgrywać nasze tury. Bardzo istotne jest tutaj właśnie też to, że czuć ten klimat takiego życia miasteczka, tak, że gracze starają się tutaj wykonywać różne przedmioty, mają jakiś dzień targowy, gdzie gracze przyjeżdżają, klienci chcą kupić one rzeczy i wszyscy biorą w tym udział. Mamy możliwość zaistnienia w ratuszu, czyli iść w politykę. Możemy iść do kościoła, czyli tutaj stara się uzyskać łaskę w kościele i tam też zdobyć jakieś punkty i profity. Także naprawdę to fajnie czuć. Czuć, że wysyłamy naszego członka rodziny poza miasto, niech podróżuje, niech zwiedza i za to też dostajemy punkty. Naprawdę to wszystko fajnie połączone i sama gra podstawowa już też jest fajna. A jeżeli chodzi o dodatki, to pierwszy z nich jest to karczmy, który może najmniej ingeruje w samą rozgrywkę, ponieważ dokładamy tylko planszetkę i dochodzą nam nowe opcja produkcji browaru, ale i pozyskiwania mieszkańców. I ci mieszkańcy są bardzo ciekawi, bo warto ich mieć, te karty mieszkańców, ponieważ oni dają nam bonusy, czy to na koniec gry, czy podczas gry, więc też troszeczkę urozmaicają grę, troszeczkę już inaczej zmieniają perspektywę rozgrywki, wchodzą nam nowi klienci z browarem, więc delikatne urozmaicenie, nie mącące mocno rozgrywki, ale dające ciekawą opcję. Dalej mamy port. Port tutaj już się zdaje więcej, ponieważ już musimy odwrócić planszę na drugą stronę i tam już ta podróż jest troszeczkę inna. To nie jest zwykłe podróżowanie ludzikiem, ale podróż statkiem. I ten statkiem też musi być odpowiednio planowany. Czyli jest to taka mini gra tak naprawdę w grze, gdzie gracze muszą odpowiednio zarządzać swoim statkiem, towarami, którymi wiozą, starać się dowieźć je na konkretne wyspy, za które chcą otrzymać, tam ich sprzedać. Tam mogą oczywiście pozyskać również nowe towary, jak kakao i herbatę, które również mogą spieniężyć na targowisku. I też to targowisko zmienia swój troszeczkę oblicze, bo możemy już sprzedawać właśnie te rzeczy. Możemy wysyłać do naszych mieszkańców, naszego rodu, do latarni, a jak zginą na morzu, no to umieszczamy ich tutaj pochówek morski, czyli mamy dodatkowe pola, gdzie możemy umieszczać swoich tutaj mieszkańców, jeżeli chodzi o umieranie. Także ten dodatek wprowadza bardzo ciekawe urozmaicenia, już troszeczkę więcej rzeczy się że dzieje i raczej proponowałem go też wprowadzić po kilku rozgrywkach w podstawową wersję i karczmie i dopiero wtedy wejść w port z połączeniem z karczmem, bo to połączenie z karczmą jest bardzo przyjemne. Trzecim dodatkiem są to zaśrubiny i tutaj już całkowicie się zmienia oblicze naszych mieszkańców, czyli możemy brać śluby. Tam już jest jeszcze więcej kombinowania, jakie zaśrubiny wziąć, gdzie iść. Dodatkowo wchodzą narzędzia, chleb i te narzędzia też są przydatne. Możemy zwiększać produkcję, chleb, który może zwiększać tak jakby poziom naszego ludzika, czy też poruszać się po kościele. Także tu już zaślubiny naprawdę wprowadzają dużo, dużo więcej zmian. I to raczej ten dodatek, ten trzeci właśnie zaślubin proponowałbym już na sam koniec wprowadzić, kiedy poznamy już tam te wszystkie dodatki razem, ponieważ naprawdę on tutaj zaburza tak naprawdę perspektywę tego umierania. Tutaj chcemy raczej brać śluby, chcemy, dodatkowo dostajemy nowych członków rodziny, więc
Te ze Śrubiny, naprawdę ciekawy dodatek, który naprawdę zmienia rozrywkę, co powoduje, jak widzicie, te już te trzy dodatki powodują regrywalność tej gry niesamowitą. Możemy je łączyć ze sobą. Każdy z oddzielnie włączać do gry w zależności od tego, jaką mamy ochotę. No i na koniec taki mini dodatek, który też jest fajną rzeczą, czyli te cele życiowe, które nie są jakoś mocno tutaj ingerujące, po prostu dostajemy karty i staramy się te cele zrealizować i to jest też bardzo przyjemne, też daje graczom jakieś takie inne drogę do punktowania. Także widzicie, naprawdę w tej grze, kiedy gramy, jest naprawdę dużo, dużo regrywalności, dużo dróg do zwycięstwa, możemy iść w podróż, możemy iść do kościoła, możemy iść do ratusza, starać się sprzedawać na rynku, wchodzą nam nowe dodatki, tego zaczyna się coraz więcej, naprawdę to fajnie działa ze sobą, te dodatki fajnie ze sobą współpracują, nie ma takiego gdzieś mocnych zgrzytów, więc naprawdę widać, że to zostało fajnie przetestowane i ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, że pomimo tylu lat ta gra daje tyle satysfakcji, ma bardzo ciekawe mechanizmy, właśnie ciekawy ten motyw umierania naszych członków rodu, żeby umarli jak najlepiej. Staramy się, że na przykład, żeby oni dosyć szybko, niektórzy na początku umarli, bo do kroniki się szybciej zapiszemy, a tam za to też punkty na koniec gry otrzymamy. Także kroniki, bardzo piękne wykonanie, fajny insert, bardzo fajna gra. Nie jest jeszcze taka trudna, ciężka, jeżeli chodzi o, jako chodzi o grę euro. Jest to takie na średnim poziomie, więc takie średnio zaawansowani gracze spokojnie sobie tutaj radę dadzą. Gra kosztuje, widziałem w sklepach, niecałe 300, więc myślę, że za to, co dostajemy w pudle, a dostajemy masę komponentów i dostajemy bardzo fajną grę, i to ja Wam ją gorąco polecam. Cieszę się bardzo, że ponownie kroniki, dawne pokolenia wróciły do nas i dalej będą cieszyły nowych graczy, ale również powrócą miłe wspomnienia jak mi dla tych graczy, którzy grali w tą wersję poprzednią. Także kroniki Big Box ja Wam polecam. Dzięki serdeczne, że wytrwaliście do końca. Jeżeli podobał Wam się materiał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, daj dzwoneczek, kliknij dzwoneczek, żebyś dostawał powiadomienia. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!